Wsiadaj na rower i jedź, zachęcają w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie dziś oficjalnie otwarto żelazny szlak rowerowy. Inwestycja była prowadzona od kilku lat. Inwestycja trwała dość długo. Pierwsze kroki postawiliśmy w 2017 roku, kiedy to staraliśmy się o pozyskanie środków i etapami realizowana aż do tego czasu, kiedy ukończyliśmy właśnie wrzesień 2020. Także całość trwała aż niemal 3 lata. Te etapy inwestycyjne były dość trudne, ponieważ w trakcie też trzeba było środki dodatkowe wygospodarować. Ostatecznie miłośnicy dwóch kółek doczekali się ponad 15-kilometrowego odcinka przygotowanego wzdłuż dawnej linii kolejowej. Żelazny szlak rowerowy to taka sztandarowa inwestycja przede wszystkim dla Jastrzębia-Zdroju, ale również dla gmin ościennych, z którymi ten projekt realizujemy. Projekt jest transgraniczny, międzynarodowy, bo uczestniczy w tym Jastrzębie, Zebrzydowice, Godów, Petrowice i Karwina. Cała pętla żelaznego szlaku to około 55 km. Podczas oficjalnego otwarcia szlaku prezydent miasta Anna Hetman wraz z przedstawicielami Jastrzębskiego Magistratu, oficera rowerowego i zaproszonych gości przetestowali nowy odcinek. Trasa już sprawdzona była roboczo, czyli taki odbiór techniczny, więc jesteśmy po takim odbiorze. Trasa jest bardzo przyjemna, łatwa, nie wymaga wysiłku, więc każdy, kto chce zrelaksować się, jest tutaj mile widziany. A to nie pierwsza moja przejażdżka, ale pierwsza po otwarciu, powiedzmy, no bardzo dobre. Oczywiście jest to trasa dla osób, które mają słabą kondycję, mogą tej kondycji tutaj nabrać. Nie jest skomplikowana, nie jest trudna, więc z dziećmi też można korzystać. Super, jest to bardzo dobrze, pięknie, płasko, także jest bardzo dobre wrażenie. Jest tego 15-200, ja już mam przeliczone, 15 kilometrów, 200 metrów, tej trasy takie rowerowe. Bardzo dobrze się jeździ. Mamy kilka miejsc odpoczynkowych, wiaty, w których można się schronić podczas deszczu. Powstają już punkty gastronomiczne na trasie. Cały odcinek, ten po torowisku, to 16 km, z czego prawie 10 jest w Jastrzębiu. Łącznie cała pętla ma 55 km, więc w zależności od tego, kto na ile ma siły i ochoty, czasu, może poświęcić więcej lub mniej, znajdzie coś dla siebie. Warto również dodać, że do końca września Jastrzębie walczy w konkursie o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystarczy pobrać na telefon aplikację o tej samej nazwie i zbierać kilometry przeliczane na punkty dla Jastrzębia.